Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny dzień poszukiwań. Taki maratonik przedświąteczny, codziennie na wykopkach. Po 3 godzinki. I zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Dobra, ruszam w pole. I tymczasem pierwszy fant, taki bolec wyszedł. Właściciel pola ucieszy się na pewno. Już znalazłem mu trzecią rzecz. Jest taki malutki bolczyk mosiężny. I tymczasem wyszedł taki stalowy bolec. Pierwsza fajna rzecz, coś takiego znalazłem. Nie będąc pewien, co to jest, zadzwoniłem do WKZ-u i przesłałem im zdjęcia. Czekam na informację, co za obiekt. A tymczasem będę kopał dalej i czekał na info. A tymczasem wyszło coś takiego. Jakieś duże żelastwo. Nie kojarzę, co to może być. I już mam informację, co to jest. Prawdopodobnie to jest gwóźdź z brązu. Coś takiego mi teraz wyszło. Fajna sprawa. Jak coś takiego się pokazuje, to może coś jeszcze wyjść. Dobra, szukam dalej. I mamy coś ciekawego. Nie wiem, czy to jest moneta, czy guzik. Jakieś dwa otworki ma. Wygląda jakby guzik to jakiś był. A może to była moneta? Chyba guzior. Nic nie widać na tym. Jakiś stary guzik. Ale jakby jakieś napiwisy były na tym. Tak. Grosz polski. Tysiąc. Kurczę. Jeden grosz polski. Tak, to. Była moneta, tylko to sobie guzika zrobił. O, tutaj pisze. Na górze. Grosz polski. Pod spodem data nawet jest. No takiej to monety nie widziałem jeszcze, przerobionej na guzik. No. Dobra, fajny grosik by był. Fantów za dużo nie ma. Ale nie jest też tak tragicznie na tej działeczce, bo przypominam, że to już czwarty wyjazd na tą samą działkę, którą jeszcze na pewno dzisiaj nie skończę, więc jeszcze możliwe, że jutro będę chodził po tym polu i może uda mi się je skończyć. I więc 5 wyjazdów, dzisiaj 15 godzin będzie, jutro też ze 3, więc 18 do 20 godzin na to pole poświęcę, więc no trochę można wydłuwać z tego, chociaż pole za dużo nie daje, ale jak się chce, to się coś tam wydziubie. Tylko trzeba powolutku chodzić i kopać każdy sygnał. Tu dużo śmieci też jest, to wiadomo, na każdym polu śmieci, a sygnałów tak konkretniejszych to raczej mało. Ale to nie jest hobby dla mało cierpliwych osób. To też trzeba cierpliwości i mocnego nadgarstka i bicka. Chyba że ma się jakiś lekki wykrywać. Bo mój Equinox stopi z 15 to ten. To bicka trenuje dobrze. Kiedyś wam może zdjęcie zrobię, to się pośmiejecie. Że prawy bicek od lewego jest 2 cm większy. Bo tylko prawą ręką macham. No. Śmiesznie to wygląda, ale tak to jest właśnie. Dobra. Macham dalej.
czekam na kolejny fajny sygnał. Jest monetka. Zaraz zobaczymy. Oj, chyba perelek. Tak mi się wydaje. Tak. Pewnie 10 albo 20 groszy. 10 groszy z perelu. Proszę bardzo. A tymczasem taka obrączka wyszła. Nie no, śmieję się, to nie obrączka. Jakiś duży zielony krążek. Pierwszy znajomy kształt, kawałek pierścienia wiodącego od pocisku artyleryjskiego. No. Czyli tutaj coś się działo. Nie za dużo, ale coś się działo. Tymczasem taki popularny fant się trafił. Dobra, szukam dalej. I znów kawałek chusteczki. I jest kolejna monetka. Ale stan to tragiczny. Wycieruch jakiś. Nic nie widać na niej. Szkoda. Powoli będę kończył na dzisiaj. Tylko jeszcze nie wiem, 40 metrów do końca pola zrobię i wystarczy. Muszę sobie zostawić coś na jutro. 4-5 metrów od tamtej monety wyszła kolejna. Może teraz nie będzie wycieruch. O, chyba druga RP będzie. Tak. Druga RP. Super. Tylko kamerkę przesunę. Tak, druga RP. Rocznik. 2 grosze na pewno. 37. Tak mi się wydaje. 37. O, widzicie, jak zaklejona z tej strony jest strasznie. No, poleżała sobie tutaj troszeczkę. No tak, 2 grosze. Super. Cieszę się. Lubię takie monety. Druga RP to bardzo fajny okres w historii Polski. Jestem już w domu. Jak widzicie, dzisiaj udało mi się troszeczkę więcej wykopać ciekawszych rzeczy jak wczoraj, bo wczoraj to była porażka. Śmieci, wiadomo, było podobnie. Jakiś tam bolec od ciągnika czy od przyczepy i troszeczkę kolorku. Jakiś krążek, jakiś bolczyk, łuseczki dwie, kawałek pierścienia wiodącego, 10 groszy z PRL-u. Co tam mamy dalej? Monetkę, ale nic na niej nie ma. Kompletny wycieruch. Lecimy dalej. 2 grosze. Druga RP, 1937. Moneta dosyć ładna, tylko jeszcze zaklejona. Bardzo ją nie szurowałem, tylko umyłem lekko wodą. I tyle. I ten niby guzik, ale to jest jednak moneta. To jest 1 grosz. 1 grosz polski. 1816 rok. Fajna moneta, stara, tyle że ktoś sobie guzik z niej zrobił. No i najfajniejsza rzecz dzisiaj, nie byłem pewny co to jest, dlatego zadzwoniłem do WKZ-u i wysłałem zdjęcia i otrzymałem informację, że to jest gwóźdź z brązu z okresu średniowiecza. Więc opisałem ten przedmiot i muszę go tutaj wpisać do dokumentów i w odpowiednim czasie, jak otworzą WKZ-y, bo chwilowo pozamykane są, jak otworzą WKZ-y, zawiozę go i zdałem wraz z tymi przedmiotami do oględzin i jakiegoś sporządzenia protokołu. No. I tak to wygląda. Dobra, taki to był wyjazd. Dzisiaj fajniej było. A zobaczymy, co jeszcze da to pole. Pozdrawiam wszystkich, mówił do Was Grosik. Cześć!